Dobry wieczór Państwu. Witam serdecznie widzów polskiej telewizji, słuchaczy programu pierwszego polskiego radia. I zapraszam na program w otwarte karty. Kłaniam się Państwu. Małgorzata Raczyńska-Weinsberg. Powiedzieć, że Europa ma problem z migracją, to jak nic nie powiedzieć. Europa dosłownie kipi, proszę państwa. Szwecja wprowadza wojsko do imigranckich dzielnic, Francja chce referendum na wzór polskiego, Włosi nie dają już rady z tysiącami przybywających na Lampedusę migrantów. A Niemcy? Niemcy, no właśnie, odpowiedzialni za kryzys, Niemcy, jak to oni, chcą swoimi politycznymi błędami, porażkami po prostu obarczyć innych czy Polska się temu podda. Między innymi o tym porozmawiam z moim zacnym gościem, a jest dziś z nami minister spraw zagranicznych pan profesor Zbigniew Frau, kandydat prawa i sprawiedliwości do sejmu. Panie profesorze, panie ministrze, serdecznie witam. Dziękuję, że pan znalazł czas dla naszego programu dla Polskiej Telewizji, Polskiego Radia. Dziękuję bardzo. Witam panią redaktor, witam państwa. Panie profesorze, y Tematów mamy sporo, trudnych i ważnych. One absorbują opinię publiczną nie tylko w Polsce, bo wszyscy w Europie wiedzą, że dramatyczna sytuacja migracyjna ma swoje podłoże w politycznych działaniach Berlina. Obecne, można powiedzieć, chore pomysły przymusowej solidarności, choć brzmi to jako oksymoron, także są sterowane z niemieckiej stolicy. To. to Moje pytanie do pana brzmi, co się dzieje, panie profesorze, z Europą? Czy naprawdę Niemcy tak zdominowały kontynent, że mogą narzucić dosłownie każdy dyktat? Pani redaktor, rzeczywiście diagnoza jest bardzo trafna. Problem w tej skali, z którym obecnie mamy do czynienia, rozpoczął się decyzją absolutnie arbitralną, nieosadzoną. W żadnym mandacie politycznym nawet wewnątrz Niemiec decyzji pani Kanselers Merkel i była to decyzja trudno powiedzieć na ile świadoma, ale na pewno bardzo zdeterminowana i rzeczywiście to czego doświadczamy teraz jest tylko kontynuacją tych problemów, które wtedy się zaczęły. Bardzo dobrze podsumował to obecny etap tego problemu szef Europejskiej Partii Ludowej, pan Manfred Weber, kiedy powiedział, że w Niemczech już nie ma wolnych mieszkań. W związku z tym, no właśnie, co trzeba zrobić? Trzeba zdynamizować pracę nad paktem imigracyjnym, co oznacza podzielenie się Niemców tą liczbą imigrantów, którzy, których Kiedyś świadomie i celowo zapraszano do Niemiec. Serdecznie zapraszano. Serdecznie tak, 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 się, tak się nazywała ta, tak się nazywała ta, y, y, po, po, polityka. Y, y, I teraz jesteśmy no właśnie w tym punkcie, kiedy Niemcy chcą, tak jak pani redaktor to ujęła, y, konsekwencje własnych błędów y, przerzucić na wszystkich pozostałych w y, Unii Europejskiej. Temu ma służyć ten mechanizm relokacji. My błędów takich nie popełniliśmy. To jedna sprawa. My nikogo nie zapraszaliśmy, nie czuliśmy się, nie czujemy moralnie zobowiązani do takich gestów, bo my nie mieliśmy przyszłości kolonialnej, prawda? I w ogóle nie jesteśmy państwem, do którego ci. I imigranci i nielegalni i chcieliby z własnej woli dotrzeć. dlatego tak bardzo stanowczo stawiamy tą sprawę w pytaniu referendalnym chociażby dlatego że wiemy doskonale że poza naszym rządem nikt tego nie zrobi w sposób tak kategoryczny tak zdecydowany nie tylko w Polsce bo nasza opozycja Przecież faktycznie wielokrotnie dawała do zrozumienia, że tutaj będzie posłuszna sugestiom niemieckim czy brukselskim. Ale powiedzmy sobie niestety szczerze, w Europie dzisiaj, w Unii Europejskiej nikt nas nie wręczy w tym zadaniu powstrzymania tego szaleństwa. Panie profesorze, czyli Polska stoi o okoniem Berlinowi, to czy w takim razie można powiedzieć, że od złamania woli Polski zależą teraz niemieckie porządki w Europie, czy to też może tłumaczyć te wściekłe ataki niemieckich polityków na Prawo i Sprawiedliwość? Bo kanclerz Olaf Scholz, Manfred Weber, no, niby należą do dwóch różnych rodzin politycznych, ale z równą siłą atakują jednak polską prawicę. To to, to chcę zapytać czy interesy Niemiec stoją ponad podziałami i Interesy Niemiec ponad wewnątrz. Jak, 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 jak najbardziej. To jest znakomity dowód właśnie tego, że czy to w kwestii relokacji, czy szeroko tam rozumianej polityki azylowej, czy w sprawie najbardziej fundamentalnej, której ta polityka jest istotnym elementem w kwestii federalizacji Europy, a faktycznie poddaniu integracji europejskiej, jak tam się powiada, Poddaniu niemieckiej dominacji. Tutaj sporu nie ma w spektrum politycznym wewnątrz, wewnątrz Niemiec. Wszystkie partie oczekują dokładnie tego samego i to jest ten konsensus, jak postępować z Polską, przede wszystkim jak postępować z naszym rządem. Teraz widać to bardzo wyraźnie, że ze strony niemieckiej, z każdego kąta spektrum politycznego przychodzi jasny sygnał musimy zrobić wszystko, żeby nie doszło do przedłużenia mandatu prawa i sprawiedliwości. Panie profesorze, bo, bo też jest jasne, że Niemcy chcą mieć swojego namiestnika w Polsce i tego już w zasadzie nikt nie kryje, to nie są interpretacje, to są fakty artykułowane wprost i w Brukseli, i w Berlinie. Donald Tusk mówi też z zachwytem o niemieckich porządkach, kompletnie nie biorąc pod uwagę kontekstu niemieckiego ani kwestii zaborów, ani kwestii okupacji, to, to w takim razie czy tak. Po ludzku, po prostu, czy Polakowi przystoi to mówić? Czy, czy to przeszłoby komuś przez gardło no, tak Polskiemu politykowi nigdy, przenigdy nie powinno to przejść przez gardło. Bo polski polityk ma służyć polskiej racji stanu i od polskich wyborców taki mandat, Uzyskuje. Natomiast kwestia no, Donalda Tuska jest tutaj dość yy, yy, znacząca, yy, dlatego że yy, wszystko wskazuje na to, że on w swoim myśleniu i działaniu jest przekonany o fundamentalnej nierówności między Polakami a Niemcami. Jest przekonany, że to, czym dysponują Niemcy i co w sposób, historycznie rzecz ujmując bardzo brutalny starały się wcielać na ziemiach polskich, czy to w czasie zaborów czy to w czasie okupacji y, y, ziem polskich przez III Rzeszę to wszystko stanowi o wyższości y, i moralnej i intelektualnej i cywilizacyjnej Niemców nad, nad Polakami i z tej perspektywy przy takim Sposobie myślenia i przy takim sposobie działania zrozumiałe jest, że no, każdego dnia tego doświadczamy, że jego polityka jest po prostu instrumentem polityki, polityki niemieckiej w Polsce. Powiem rzecz taką. Ja jestem przekonany, że Donald Tusk nie wie w przyszłości, czego mocodawcy i, i sponsorzy Niemieccy będą od niego oczekiwać. Tego nie wie. Ale... Natomiast wie jedną, że on zastosuje się do ich życzeń i oczekiwań. Panie profesorze, ale równocześnie skarży się, że on i jego sojusznicy, zwolennicy, państwo wystawiacie poza wspólnotę polską. Panie redaktor, no, kto wstawia się sam poza polską tożsamością. Polskim interesem, polską racją stanu. Przecież jest oczywiste, że nie ma dwóch państw o identycznych interesach. Kiedy dochodzi w sposób bardzo widoczny, jaskrawy, szczególnie teraz, do sporu, konfliktu między interesem niemieckim a interesem polskim. Po której stronie jest zatem, jest zatem Donald Tusk? Czy to w kwestii imigracji, czy to w kwestii Reparacji, czy w każdej innej. Tak, Panie profesorze, Niemcy też starają się wykorzystać, można powiedzieć, polskie perturbacje w sprawie wiz. Pan minister, pan profesor ma teraz możliwość szerszego skomentowania tej sprawy, bo co właściwie wiemy, albo o co chodzi w sprawie tak zwanej afery wizowej? Wiemy tyle, że zostali zatrzymani winni, siedmiu winnych. Trzech jest ciągle w areszcie. Wiemy też, że został odwołany wiceminister Piotr Wawrzyk. To to, to wiemy. A też wiemy, że prowadziła, zbierała dowody w sprawie, prowadziła śledztwo. No, ważna instytucja kontrolna, Centralne Biuro Antykorupcyjne, które na początku tego roku, w kwietniu, przekazało sprawę y, prokuraturze. Prokuratura włączyła się dalej w śledztwo. To to wiemy. A czego jeszcze, panie profesorze, nie wiemy, o czym powinniśmy już wiedzieć? Czy urzędnicy zostali także już przesłuchani? Czy wiemy, kto w tym uczestniczył? Kto stanowił ten parasol dla, dla patologii? Pani redaktor. Wiemy, tak jak pani powiedziała, że siedmiu osobom, wszystkim spoza Ministerstwa Spraw Zagranicznych, postawiono, postawiono zarzuty. Trzy zostały aresztowane. Żaden urzędnik nie e, został e, wskazany jako ktoś, kto jest e, e, przedmiotem postępowania karnego. Nie przedstawiono mu zarzutów. Pan minister Wawrzyk został odwołany, dlatego, że ponosił odpowiedzialność polityczną za nadzór y, m.in. Y, departamentu konsularnego. A kto był parasolem? Jeden, jeden urzędnik, jeden urzędnik został odwołany i praktycznie to wszystko. Kto był parasolem, to nad tym pracują służby pod nadzorem prokuratora, prokuratury. Trudno wskazać obecnie, że jakikolwiek parasol był w samym Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Chciałem zwrócić uwagę na skalę nieprawidłowości, które już zostały ustalone z tego, co wiemy z prac stosownych służb. 268 wiz zostało wydane w taki sposób, że przy, pojawiła się inspiracja, by przyspieszyć procedowanie. Czyli głównym Płatne. defektem jest tutaj, no właśnie jest tutaj kwestia tego przyspieszenia. Powiem więcej, wiemy, że Objętych z czynnościami sprawdzającymi służb było 600. 600 wiz, ale mówimy o tych przyznanych, bo te pozostałe po prostu tych wiz nie wydano. To wskazuje na to, że niezależnie od tego przyspieszenia, proces wydawania każdej wizy był starannie, starannie sprawdzany przez nasze służby. Konsularne. Problem sprowadza się do rzeczy, wydawałoby się, która nie powinna być przedmiotem tego typu dyskusji, a cóż dopiero debaty w Parlamencie Europejskim. Sprowadza się do tego, że w różnych państwach, tam gdzie się wydaje wizy państw należących do Strefy Schengen, bądź w ogóle tak zwane wizy schengenowskie, pojawiają się zatory w kolejkach do służb konsularnych państw europejskich i różne podmioty zupełnie niezależne od, tych, od, od służb konsularnych państw europejskich, trzymajmy się tych państw strefy Schengen. Opracowują samemu zasady dostępu do tych konsulatów na zasadzie układania pewnej kolejki. I teraz i to jest główny zarzut, który się formułuje pod, pod adresem w tak zwanej aferze wizowej, pod adresem Ministerstwa Spraw Zagranicznych celuje w tym, oczywiście, robi to wyłącznie y, totalna opozycja. Na czym, na czym tu polega problem? To, że w Indiach czy w Nigerii jakiś podmiot na zasadzie komercyjnej próbuje porządkować tych oczekujących, to jest inicjatywa miejscowa. Z nami, z ministerstwem, ze służbami konsularnymi nie mająca nic wspólnego. Te wszystkie nieprawidłowości czy nieuczciwości, które w takich procederach mają miejsce, nie mają nic wspólnego z ministerstwem. Pani, powiem bardzo, pani redaktor pozwoli, że odwołam się do takiego przykładu, który dla widzów starszego pokolenia jest oczywisty. Czy komuś w latach 70. w Polsce, czy 80. przyszłoby do głowy, by za to, że pod peweksem w Warszawie łomży, czy Radomiu, panowie zwani wtedy cinkciarzami sprzedają dolary po innych cenach niż w Narodowym Banku Polskim? Czy ktoś by za to obwiniał pracowników Ambasady Amerykańskiej, czy Departamentu Stanu w Waszyngtonie? Oczywiście, że nie. Więc mamy dokładnie taką samą A sytuację. A to się odbywa, panie profesorze, w innych krajach? A w innych krajach, pani redaktor, odbywa się tak, że mamy dziesiątki stron internetowych, które oferują, ja znalazłem taką jedną stronę, nazywa się VisaBot, która oferuje za stosowną opłatą miejsce w kolejce do konsulatu państwa Schengen, strefy Schengen. I tu są wyszczególnione te, przepraszam, te czternaście państw strefy Schengen i jeszcze inne. I teraz. Tutaj zapewniają, zapewniają y, autorzy tej strony, że wpłacasz określoną sumę za potwierdzeniem. Jeśli chcesz do wszystkich państw, to tu jest w funtach 65 funtów, jeśli tylko do jednego to. 35 funtów i bądź pewien, bądź pewien, że w ciągu od jednego do trzech dni dostaniesz stosowne miejsce. Wyobraźmy sobie, wyobraźmy sobie, że nasz klient chce przyjechać do Niemiec, więc dostaje tutaj stosowną instrukcję na tej samej stronie, jak to jest taki podręcznik, manual, możemy powiedzieć, co zrobić krok po kroku, co zrobić krok po kroku, żeby właśnie w ten sposób się do tej kolejki, do konsulatu niemieckiego dostać. Jeśli mamy, jeśli pani redaktor, jeśli mamy tutaj 14 w tej ofercie tej jednej, tej jednej strony internetowej, jeśli mamy czternaście państw ze strefy Schengen, no tabelę Polski tu nie ma w tej ofercie. Jeśli mamy, to... Należałoby oczekiwać co najmniej 14 debat w Parlamencie Europejskim w tej kwestii. Panie Chociaż jednej także... na 14. Nic takiego nie miało miejsce. Wybrano Polskę, wybrano Polskę, pomijając fakt, że taka jak gdyby dżentelmeńska umowa w Parlamencie Europejskim sprowadzała się dotąd. Do tego, że nie będzie żadnych debat dotyczących sytuacji w danym kraju 6 tygodni przed wyborami. W sprawie Polski złamano to, y, tą zasadę i to na powołując się, no właśnie, na takie argumenty, o których mówiłem. No, pan profesor powiedział, że. Yy minister Piotr Wawrzyk poniósł tę polityczną karę, można powiedzieć. No odpowiedzialność, prawda? bo odpowiedzialność. O, karze, o karze nie mówimy, bo nie owszem, przedstawiano bo, bo... żadnych panu ministrowi zarzutów. A, a teraz opozycja oczekuje pańskiej dymisji jako właśnie też politycznej odpowiedzialności. Co pan by odpowiedział opozycji, panie profesorze? Na opozycji mogę stale odpowiedzieć to samo, że... Te nieprawidłowości ustalone przez polskie organa ścigania, tych 268 wiz, to w tym samym czasie, kiedy je wydano przy tychże nieprawidłowościach, to polska, polskie służby konsularne w ciągu tych 30 miesięcy wydały prawie, prawie 2 miliony Prawie 2 miliony wiz, z czego 1,5 miliona dla Białorusinów i Ukraińców. Jaka jest proporcja między tymi liczbami? 1 A... dziesiąta promila. Panie profesorze, to 250 tysięcy wiz, którymi posługują się y, politycy opozycji, to co to, to są za wizy? No to są, to są wizy z tego okresu do. do... Do pracy, do, in, do, y, 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 do y, y, współpracy gospodarczej, dla biznesu, dla, dla studentów, dla wypadków losowych itd. Tak tak to są wizy przecież czasowe, kiedy ktoś przyjedzie i potem odjedzie. Panie profesorze, tak trochę to też no, zakrawa na żart, że Niemcy, którzy zdewastowali politykę Europy, dzisiaj podnoszą właśnie sprawę w Polsce, organizują debaty w Parlamencie Europejskim, bo to pewnie inspiracja też była Berlina. Sami przecież finansują organizacje pozarządowe, które pomagają imigrantom, nielegalnym imigrantom, głównie z Afryki, przedostawać się do Europy. Przy czym konsekwentnie wracają do przymusu relokacyjnego. I, i zostańmy przy tym właśnie y, przymusie relokacyjnym, bo w ostatnich dniach widać wyraźnie, że niektóre kraje Unii Europejskiej, przodują w tym Niemcy, chcą ten pakt migracyjny dopchnąć kolanem. Za wszelką cenę chcą go przeprowadzić. Czy, czy my jesteśmy tym czymś, bo niektórzy mówią, że to jest jednak bandycki pakt. Gwałceni? Pani redaktor, założenia tego paktu w tym wymiarze relokacji, o której Pani mówi. Dla nas są absolutnie nieakceptowalne z wielu względów, ze względów bezpieczeństwa, ze względu naszej tożsamości ze względu na to, że ci, Potencjalni nasi goście w procesie relokacji do nas kierowani po prostu naszego kraju nie wybierają. I tu dochodzimy do rzeczy absolutnie fundamentalnej. W XXI wieku, w naszej zachodniej cywilizacji, w tylu kwestiach, przynajmniej w kwestii w wymiarze deklaracji, godzimy się, że nasze życie razem powinno opierać się na zasadzie dobrowolności, dobrowolności. Prawda, bo alternatywą dobrowolności jest przymus. I teraz sama idea relokacji zadaje gwałt o którym pani mówiła, zasadzie dobrowolności po stronie tych imigrantów, bo przecież oni nie będą Przekazywani do państw, które są przez nich wybrane jako miejsce, powiedzmy, zamieszkania czy osiedlenia. No Nie ma dobrowolności. Przymusowe. I druga rzecz, więc jest przymus. Przymus zamiast dobrowolności. To jest pogwałcenie woli tych ludzi, ale z drugiej strony to jest pogwałcenie woli, mówiąc językiem prawniczym, suwerenności. Państw członków Unii Europejskiej. Bo jeśli zgodnie z tym projektem Komisja Europejska ma wskazać, ile dany kraj ma przyjąć wbrew swojej woli tych cudzoziemców, to znaczy, że suwerenność tego kraju jest pogwałcona, bo on nie jest partnerem negocjującym. A to tak. też warto dodać, że jednak 700 tysięcy euro zostało przekazane właśnie na. Przewiezienie czy też pomoc nielegalnym imigrantom próbującym dostać się do Europy i to były pieniądze pochodzące z, z resortu spraw zagranicznych Niemiec, gdzie partner wiceprzewodniczący Bundestagu był, stał stoi na, na, na czele właśnie organizacji, która przekazuje te pieniądze. Pieniądze pochodzą z MSZ-u, jak powiedziałam, a w MSZ na czele MSZ-u stoi przedstawicielka Partii Zielonych, podobnie jak wiceprzewodnicząca y, parlament, Bundestagu, Parlamentu Niemieckiego. Panie profesorze, a będziemy też okradani przez, y, przez Unię Europejską, kiedy będziemy musieli płacić kary za nieprzyjęcie nielegalnych imigrantów. I to są duże kary, mówi się o 20, nawet 30 tysiącach euro za każdy nieprzyjętego nie imigranta. Pani redaktor, jak długo rządzimy? Jeśli nasz mandat, co do czego nie mam wątpliwości, zostanie przedłużony, to takiego scenariusza w Polsce nie będzie. Natomiast, skoro Pani mówi o okradaniu tutaj, to sprawa jest, powiem tak, bezczelnie oczywista, bo liczyliśmy wielokrotnie, kiedy przyjmowaliśmy Uchodźców z Ukrainy, tak? Tak jest. Nie nielegalnych imigrantów, tylko tych, którzy uciekali w stanie zagrożenia życia, życia i zdrowia. To od Unii Europejskiej dostaliśmy, no powiedzmy, przeciętnie per capita 100 euro. 100 euro. A teraz Pani mówi o 20 czy 30 tysiącach. Euro. Euro, no wtedy też 100 te, tak. to euro. To co to, to co to oznacza? Że tu nie ma żadnych proporcji w tej propozycji, którą kolokwialnie trzeba nazwać bezczelną. Panie profesorze, coraz częściej słyszymy z ust polityków jednak Platformy Obywatelskiej, że no, gotowi są poprzeć pa pakt migracyjny, choć lider mówi, że tego nie zrobi. Ale e, kandydatka Platformy Obywatelskiej do Sejmu, pani Elżbieta Gellert, Powiedziała to publicznie w Polskim Radio 24. To pańskim zdaniem dywersja czy szczerość? E, szczerość przypadkiem, szczerość przez pomyłkę, szczerość poza dyscypliną partyjną, ale to na pewno e, e, jest to rzecz oczywista, że ci państwo jak zakładają, że gdyby udało im się wygrać wybory, to wrócą do tej kwestii, no i wtedy przy całej szczerości. Panie profesorze, pójdźmy dalej, bo też nie, nie ustaje także presja na naszą wschodnią granicę. Codziennie migranci Łukaszenki atakują naszą zaporę, szturmują. Część opozycji mówi wprost, że jak przejmą stery władzy, to, to tę zaporę rozbiorą zlikwidują. Służby białoruskie i rosyjskie. Mówi się, że mogą aktywnie próbować działać na rzecz obalenia rządu prawa i sprawiedliwości. Czy to jest prawdziwe, realne zagrożenie, panie profesorze? Pani redaktor, to jest bardzo realne zagrożenie. No, Czemuż te ataki nieustanne na naszą granicę od strony białoruskiej służą? W genezie swej to miało miejsce jako takie preludium do. Inwazji Ukrainy, ukrainy. Przez, przez Federację Rosyjską. My stanowczo zareagowaliśmy. Stąd, na ten, stąd ta zapora na granicy, bo dla nas sprawa to jest zupełnie jasna. Tak jak rząd niemiecki, wszystkie siły polityczne tam chcą kresu rządów Prawa i Sprawiedliwości. W ten sam sposób oczekuje tego, oczekuje tego Rosja czy Białoruś. Niemniej jednak, w tym kontekście chcę zwrócić A uwagę. Czy ten proces wyborczy jest zagrożony, panie profesorze? Oczywiście, oczywiście, że jest zagrożony, ale umiejętnie się temu zagrożeniu przeciwstawiamy. Jedną rzecz chcę powiedzieć. Kiedy zdecydowaliśmy po konsultacjach z. Naszymi partnerami bałtyckimi Litwą i Łotwą, wskazać jednoznacznie stronie Białorusi, że jeśli dojdzie do większego incydentu, do przejścia większej grupy nielegalnych imigrantów na polską stronę bądź incydentu z użyciem broni, zamkniemy, zamkniemy wszystkie przejścia graniczne. I presja po tym oświadczeniu ta migracyjna. Uległa zahamowaniu. Ona jest nadal, ale widzimy, że ona nie rośnie. Ale pojawiły się inne prowokacje, w tej ciąg prowokacji, w tej wojnie hybrydowej. Opinia publiczna śledzi, że od czasu do czasu, kilka razy w, miesiąc, w zeszłym miesiącu, władze białoruskie wskazują jakoby na przekraczanie przez nasze siły powietrzne granicy, granicy powietrznej. Więc ta presja stale jest, czasem zmieniają się w niej akcenty. Tak, Panie profesorze, ja pytam nie bez kozery, bo pytam w kontekście takiej głębokiej infiltracji polskich służb przez Rosjan, zarządów Platformy Obywatelskiej i PSL. To, to odnoszę się także do ostatniej emisji filmu Reset. Na ile Rosjanie mają obraz obecnych procesów instytucjonalnych w Polsce? No, bez wątpienia... Polska jest jednym z tych krajów, gdzie nasycenie agenturą rosyjską jest z natury, rzeczy, z natury rzeczy największe. Więc oczywiście rozeznanie mają, ale nasz rząd stara się to rozeznanie radykalnie ograniczyć. No, wystarczy, że powiem, że w naszym resorcie, w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Zakończyło pracę to grono osób, które zostały wykształcone w Moskwie w tamtejszej uczelni dyplomatycznej. Więc my jesteśmy rządem nie tylko świadomym tego zagrożenia, ale zdecydowanym mu przeciwdziałać. Panie profesorze, to przejdę do tej no, ukraińskiej teraz kwestii, bo. Musimy powiedzieć o tym proniemieckim zwrocie jednak Kijowa. Dla jednych to zaskoczenie, dla innych tylko potwierdzenie zasady, że Kijów patrzył, tylko może dyskretniej, a w tej chwili patrzy na Berlin. Dla Pana to było zaskoczenie? Dla mnie to było goście, goście doświadczenie. A Kijów bez Warszawy zginie, Panie Profesorze? No. Dziów bez Warszawy na pewno nie będzie stolicą państwa podmiotowego, silnego, tworzącego ważną konstelację polityczną na antyimperialistyczną konstelację polityczną na europejskim, w europejskim kontynencie. To na pewno. Powiem tak. To, co jest najbardziej przygnębiające w postrzeganiu obecnego zwrotu Cijowa, sprowadza się do tego, że jest to wynik pomieszania polityki doraźnej, taktycznej z celami strategicznymi. Ja zawsze, bo sądzę, że ta inspiracja do tego zwrotu wyszła z Berlina, nie z Cijowa. Co do tego, to y, trudno y, mieć wątpliwości. Znaczy spraw europejskich, w tym między innymi profesor, y, profesor y, Gontarski, mówi o tym, że co by nie powiedzieć, to była taka prowokacja Unii Europejskiej w sprawie zboża, co najmniej skłócić Polskę z Ukrainą. Ale panie profesorze, bo też musimy powiedzieć o pewnych y, jednak gestach strony amerykańskiej, bo strona amerykańska dyskretnie, ale jednak upomina Kijów. Czy dobrze no, to odczytujemy? To, to rzeczywiście prawda, bo z perspektywy powiedzmy sobie, czy to amerykańskiej, czy to brytyjskiej, a więc tych państw, no czy to oczywiście polskiej, tych państw, które w sposób najbardziej zdecydowany i od samego początku wspierały Ukrainę pod presją tej e, e, agresji e, rosyjskiej. E, to ale był pan zaskoczony tym stanowiskiem Kijowa? Ja byłem, ja byłem rozgoryczony. Natomiast powtórzę, że inspiracja wyszła, wyszła z Berlina po prostu dlatego, że Berlin czy Unia Europejska, gdzie Berlin odgrywa rolę wiodącą, obawia się, tego co za Atlantyciem zaobserwowano już dawno, czy po drugiej stronie kanału La Manche, że punkt ciężkości przy zbliżeniu ukraińsko-polskim w Europie przesuwa się z tego tandemu Niemcy-Francja na wschód dzięki zbliżeniu ukraińsko-polskiemu. Panie profesorze, premier Mateusz Morawiecki mówił, że waży się suwerenność Polski. Mowa oczywiście o niemieckich planach federalizacyjnych. Czy Niemcy stworzą czwartą rzeszę? I tutaj muszę od razu to zabezpieczenie wprowadzić, że to nie chodzi o tę rzeszę Hitlera, że, że raczej chodzi o to odbicie niemieckich ambicji imperialistycznych, które sięgają czasów średniowiecza. Ale po tym krótkim wstępie dopytam. Uda się im to czy nie, panie profesorze? Główną i to jest nasza szczególna rola w Europie. Główną zaporą dla realizacji tych planów są rządy prawa i sprawiedliwości zjednoczonej prawicy w Polsce. Zawsze powtarzam, że nikt nie jest w stanie w, tej, w tym oporze przeciwko federalizacji Europy czy dominacji niemieckiej nas zastąpić. Bo deklaratywnie to myślą podobnie jak my, prawda, nasi partnerzy z konserwatyści europejscy. Oni współtworzą rządy gdzie? W Szwecji, w Finlandii, w Czechach i w, w Rzymie we Włoszech. Ale to są rządy koalicyjne. Niemcy już dwa razy taki rząd sobie nie do końca życzliwy we Włoszech, we Włoszech rozbili. W związku z tym my jesteśmy zjednoczeni w naszej koalicji w tym celu i to jest doskonale znany fakt w Berlinie. My jesteśmy tą zaporą. Panie profesorze, to jeszcze krótko dopytam, bo pojawiają się takie gorące głowy, a to w środowisku medialnym, a to politycznym. Ostatnio tygodnik do rzeczy zamieścił taki kontrowersyjny tekst dotyczący polegzytu. Ja to przytoczę takie określenie europosła Jacka Sariusz-Wolskiego, które lubię, a on mówi o konieczności... Odbicia porwanej Europy i walki w ramach Unii. Czy to jest taka nieoficjalna doktryna prawa i sprawiedliwości w relacjach europejskich? To może być metaforą naszej polityki, która sprowadza się do tego, że fundamentem Zjednoczonej Europy są suwerenne państwa narodowe w oparciu o aktualne traktaty, które delegują. Część swoich władczych uprawnień, po to by możliwe było wspólne działanie dla dobra wspólnego w Europie. To jest radykalne zaprzeczenie federalizacji, a więc centralizacji władzy w Unii Europejskiej. Na to się nie zgodzimy. Mamy własną wizję integracji europejskiej. I będziemy ją realizować. To jest właśnie obrona Europy przed centralizacją, imperializacją, dominacją. My działamy w najlepszej tradycji polskich relacji z innymi państwami. Wolni z wolnymi, równi z równymi. Panie profesorze, to naprawdę krótko na zakończenie. Czy, czy czeka nas po wyborach? Ewentualna destabilizacja. Bo jeden z czołowych polityków Platformy Obywatelskiej, Grzegorz Schetyna, w jednej ze stacji radiowych powiedział właśnie, a właściwie taką sugestię bardzo silną złożył, że porażka koalicji obywatelskiej w nadchodzących wyborach parlamentarnych może być dowodem na fałszerstwa wyborcze, że wkroczą wtedy instytucje międzynarodowe. OBWE zapowiedział już zbieranie pewnych materiałów. Znowu wiceprzewodnicząca lewicy mówi, że jak Wygra opozycja, to Jarosław Kaczyński, szef Prawa i Sprawiedliwości, już ma przygotowany program zamieszek. To moje pytanie do pana profesora brzmi, czy państwo polskie jest gotowe na, na taką jawną dywersję i ewentualne odmęty szaleństwa? Co by nie mówić? Jesteśmy gotowi na każdy scenariusz, a przepowiednie pana schetyny, no. Do tej pory, dzięki Bogu, było ich dużo, się nie sprawdzają. Pamiętamy, ile to lat temu mówił o ulicy i zagranicy. No i coś A Polska się tego ra... sprawdza, panie profesorze? Trochę się sprawdza, ale poprzez swoją nieskuteczność, bo my wierzymy w mądrość, patriotyzm i wizję Polaków. Wizję Polski, o którą walczymy przez ostatnie. Osiem lat. Polski bezpiecznej, zasobnej, Polski równych szans, bez kompleksów i nieograniczonych możliwości. Panie profesorze, bardzo dziękuję za tę analizę sytuacji na linii Warszawa Bruksela, Warszawa Berlin, także do, dotyczącej bieżącej polityki w kraju. Za pański komentarz. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę państwa. Drodzy widzowie, drodzy słuchacze, stoimy u progu wydarzeń epokowych i nie możemy być bierni. Nasza suwerenność, jak mówi premier, stoi pod znakiem zapytania. Obecne wybory to nasz wybór moralny, nie możemy się od niego uchylić. Dziękuję Państwu za uwagę, dziękuję, że są Państwo z nami. Zapraszam za tydzień. Będę oczywiście czekała o 21. Tymczasem spokojnej nocy. Dobranoc.